Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Nimbi Rails i proszę Państwa, w dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali naszą trasę, tutaj ciągnęli będziemy ze Skierniewic przez Żyrardów aż do samej Warszawy, także Wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, a my jedziemy z materiałem. Kolejną stacją na naszej trasie jest Żyrardów, w związku z powyższym zobaczmy, jakby tutaj wyglądała kwestia populacji. Oj. No spodziewałem się czegoś lepszego, ale no dobra, no spróbujmy. Gdzieś to tutaj taką stację techniczną bym postawił, słuchajcie. O taką po prostu, żeby była, bo nie spodziewam się jakichś super zysków z tego połączenia, ale no, żeby była, no, 780 osób, przyznam szczerze, że jest lipa. Nie no, jest lipa, czekajcie, może coś lepszego, chociaż tutaj mam ten kanał taki, wiecie, mógłbym przeprowadzić tory, ale sprawdźmy, jakby to tutaj wyglądało. Jeżeli załóżmy, machnąłbym stację w takiej... Aha, tutaj jest woda, to nie. Będzie ciężko. Zobaczmy tu. Coś takiego? No to 1600 to mi bardziej pasuje, to w ten sposób będziemy robić. Dobra, niech sobie stacja stoi. No i teraz co? No i teraz by trzeba było, słuchajcie, jakoś to sprawnie przeprowadzić. Tutaj mamy, czekajcie, bo tu gdzieś widziałem jest miejsce i to chyba tędy byśmy poprowadzili. Zobaczmy, jakby to miało wyglądać. W sumie, wiecie co, można te tory poprowadzić tutaj śmiało, a tu po prostu zrobić odnogę. I tak też chyba zrobimy. Ja sobie ogarnę szybciutko torowisko tu, żebym nie zapomniał. Bo wiecie, jak to jest z moją pamięcią, nie? Dobra, tu zrobimy tak. Tutaj to przepuścimy w ten sposób. O, nawet daję radę. Ciach. Tutaj tam dalej też machniemy. Pyk. I niech sobie będzie. Natomiast tu połączmy jeszcze to z tym. Dobra. I teraz tutaj odnoga by musiała być puszczona i to będzie challenge. Chociaż, a może i nie? Nie, no będzie. Będzie. Dobra, spróbujmy to zrobić może w taki oto sposób. Tutaj spróbujmy wypuścić. No właśnie. Ale czekajcie, bo się dało. O, tak. Dobra, niech sobie ten sposób będzie. I teraz chyba wiadukt trzeba będzie machnąć. Coś tak czuję, że chyba tak będzie trzeba zrobić. Dobra, no to ogarniemy temat. Spróbujmy to przeprowadzić, zobaczmy dokąd możemy. Nie, tak to się nie będziemy bawić. Dobra, wiadukcik. Wiadukcik, bo ja mam tutaj fajnie zrobioną tą prostą. Nie, kolego, no nie. O. Jakoś tak, tutaj sprytnie. Dobra, i teraz już na poziom ziemi jest, dobra. Tutaj byśmy to mieli ogarnięte. No i tu by trzeba było, chociaż zobaczmy, jakby to można było dalej puszczać. Nie no, tędy lecimy. Chyliczki, ja cycuszki przeczytałem, kuźwa. No i głodnemu chleb na myśli widzę. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej z tym koksem, tutaj dotąd, pięknie, śmiało można to w ten sposób machnąć. No i wypadałoby teraz, proszę Państwa, ogarnąć w drugą stronę, nie? No, ale tu gdzieś coś tam, o. Dobra, coś takiego. Teraz tutaj. Tutaj myślę, że z tym to nie będzie większego problemu, aczkolwiek tu już, no tak, tu już tak. To już będzie problem. No dobra, no to robimy dokładnie na tej samej zasadzie, czyli ogarniamy, proszę Państwa, wiadukt. Pyk. I pociągniemy to. No może nie dotąd, bliżej. Tu. Aha. Dobrze, moment. Bo ja tu widzę, że jest taka mała uliczka, której nie zauważyłem. To ty mi to, panie, wykasuj. I teraz ja bym chciał już zjechać na poziom gruntu. Powiedzmy tak i dołącz. Dobra, i to byśmy mieli. W porządku, dalej.
Dalej byśmy mieli Grodzisk Mazowiecki. No tutaj Grodzisk Mazowiecki to widzę, że można zarobić. I to całkiem chyba będzie fajnie. To ten zarobek wyglądał. O, i tędy można puścić torowiska. Więc ja sobie od razu tutaj, proszę Państwa, ogarnę nitkę, co bym nie zapomniał. Ale jak będzie wyglądała kwestia stacji? Ile tutaj mogłoby ludzi... Nie, no to całkiem nieźle. Ale jeżeli byśmy te stacje zrobili dla przykładu w tym oto miejscu, no tu jest woda. No ale tu jest ponad 3000, no to widzicie. To by trzeba było jakoś to sprawnie zrobić. Tu jest 3800. Tutaj, o, tu gdzieś jest 4. Mhm. Tu może? Sprawdźmy. 4. Ok. Ale to jest takie, wiecie, od razu ze stacji wiadukt, bo tu jest woda. Ale jest 4000. Więc dobrze, no niech sobie będzie. Oczywiście tory puszczamy dalej tędy. O. Niech sobie lecą. Mnie to tam nie przeszkadza. I zrobimy podobnie jak w Żyrardowie, czyli tutaj ogarniemy teren, temat, przepraszam, w taki oto sposób, ale tu gdzieś, o właśnie, no bo to... Ajajajajaj, no widzicie, no, nigdy nie jest tak, żeby było super fajnie. Ale jeżeli bym, powiedzmy, o, patrzcie, ale się pięknie tu między ulicami wplączemy, dobra, tu by było ok. Nie chcę za dużo wydawać, bo to zobaczcie, to już jest 358 baniek, no. 358 baniek, to jest całkiem sporo. Aha, a tu wiadukt. To wiecie co, to ten wiadukt, to puśćmy od razu o taką, nad tymi uliczkami i rzeczką jednocześnie. Pyk, ciach. No i mam tylko nadzieję, że mi tutaj ta uliczka nie będzie bruździła, bo nie chcę już tutaj wiaduktu puszczać. Ale całkiem sprawnie to przeszło. Dobra, teraz tutaj wyjeżdżamy sobie. Pyk. Jakoś tak tu sprytnie. Dobra. I dołączmy to do tego. Jest. No i mamy. Nawet gładko przeszło. No dobra, no ale to teraz to by trzeba było... A widzicie, no to jest to, co powiedziałem. No to tutaj... No taka mała rzeczka. No taka mała rzeczka. Tu trzeba wiadukcik przepuścić. To będzie tak, to będzie, czekajcie, bo tu jeszcze będą kłopociki, tu jeszcze na pewno będą kłopociki. No to sprawdźmy, jakby to zrobić tak, dalej wypuścić to tak, powiedzmy, i tędy, to dalej też mogą być kłopociki, ale spróbujmy zjechać z tym na poziom gruntu, zobaczymy jak to będzie wyglądało, no właśnie. Tu jeszcze bym dał radę, tu mogą być problemy, aczkolwiek, a nie, nawet zobaczcie, nawet przeszło. Dobra, a tutaj? Ha. A można by puścić, powiedzmy, w ten sposób i tu jakiś zakrętas, ale to będzie taki długi zakrętas, znaczy taki ostry, przepraszam, ostry. Tak miało być. To spróbujmy to jakoś tak wypuścić. No, da się, tylko że widzicie, no, co tu się dzieje. Przedłużmy sobie te tory i teraz weźmy... No ale dlaczego? No, co ty robisz, chłopie? Zróbmy to może tak. Najpłynniej jak tylko można. O, no i dobra. Ale tutaj zawijasy? No dobra, no ale musi być. Można było zrobić lepiej. Dobrze, Grodzisk Mazowiecki jest podłączony. Dalej, Brwinów. Chociaż ten Milanówek też atrakcyjnie wygląda, ale nie wiem, czy on nie jest za blisko. Tutaj generalnie można byłoby stację postawić w ten sposób. Nie no, 2000, słuchajcie, to myślę, że to się opłaca. 2000, 2300. Niech będzie. Niech będzie, niech sobie stoi taka stacja tutaj. I teraz
da radę podłączyć to bezpośrednio? No nawet da, ale jaja. Dobrze, ile my tam mamy? 386 milionów już jest, już wynosi wartość tej trasy. No mamy ponad 1 160 000 000 na koncie, więc nie jest źle. Jak tu wygląda sprawa z Brwinowem? Bo w Brwinowie też bym chciał stację. To jest taka stacyjka gorsza trochę, ale niech sobie stoi. Dobra, taką zrobimy. O. Dobrze. I oczywiście tory do tego podłączymy. I sobie ludzie będą mogli tutaj również jeździć. Tyk, mamy to. Dalej co mamy? A Piastów to gdzie jest? Czekajcie. Aha, tu za Pruszkowem. Dobrze. To teraz Pruszków. No jeżeli chodzi o Pruszków, słuchajcie, to w Pruszkowie warto byłoby chyba zjechać tutaj do centrum i tutaj coś zrobić, namodzić. Bo jeżeli byśmy chcieli, powiedzmy, stację ulokować w tym rejonie, to mamy jedynie 2400, prawie 400, tak? Ale jeżeli te stacje postawilibyśmy gdzieś tu, to już jest całkiem niezła liczba. Tutaj nawet... tam 4900? Pięknie. No to sprawdźmy, może, nie wiem, jakoś tak? Tu to trzeba będzie infrastrukturę to taką zrobić konkretną, słuchajcie, wiaduktową, że tak powiem. Tu było gdzieś 4900. No już prawie. No, ale... Ach. Dobra, tu jest 4900. Ojojojojoj. Dobra, niech sobie stoi, bo tutaj widzę, jest taki kanalik i można byłoby tędy jakoś tory wpuszczać, ale sam nie wiem. Zobaczymy. Tak czy inaczej, te tory mają iść tutaj i dalej ciągnąć tędy. I tutaj przez rzeczkę. O. No i popracujmy nad tym, zobaczmy, co tak na... Nie, no słuchajcie, no powinno dać radę. Nawet tak całkiem sprawnie. Okej, dobra, tu już się udaje. Teraz tutaj nie mamy żadnej wody na trasie, więc to już jest okej. No i teraz tylko pytanie, słuchajcie, jak wyjdziemy z... O. Jak wyjdziemy tutaj z tym połączeniem? No właśnie, tutaj może być problem. Że bez wiaduktu się nie obejdzie, ale jeżeli by ten wiadukt, powiedzmy, puścić tak. O, i teraz zjechać już na poziom gruntu. No to może być, no to już wiecie, to już przed stacją to niech sobie zwalniają. A za to tutaj to będzie dopiero ubaw. Popachy. To by trzeba było jakoś tak puścić, no jakoś tak sprytnie. Sprawdźmy to. No właśnie. No i to mamy zabawę teraz. No to wjedźmy może tym wiaduktem dotąd. Czekajcie, jak to tam dalej? Nie, no już przeciągnę ten wiadukt tutaj, niech mają. Aczkolwiek tu wystarczy, dotąd wystarczy, o. I zjedźmy już na poziom gruntu. I jakoś to spróbujemy tutaj sprytnie wcisnąć. Dobrze. Tutaj to przeciągniemy. No jakoś to idzie. Ach, szło. Jakoś szło. Dobra, to tu niech będzie to w ten sposób. Oczywiście te tory przeciągniemy tam dalej. No i teraz trzeba byłoby jakoś się wpiąć w to wszystko. Więc sprawdźmy, czy... No tak, tutaj będzie problem. Ale to nic, już sobie radzimy. Tutaj damy wiadukcik. Pyk. I ten wiadukt niech już leci dotąd. No i tu już zjedziemy na poziom gruntu. Pyk. Dobra. Pruszków podłączony. Dalej.
Dalej, proszę Państwa, mamy... Co mamy dalej? Ach, ten Piastów nieszczęsny. No dobrze, jeżeli ja bym chciał w Piastowie zrobić stację... No, 2000, słuchajcie, to całkiem opłacalnie. No to niech będzie. Ale z jedną różnicą. Tu się panie trochę... O, nawet 200, patrzcie. Takie rzeczy. Dobrze, podłączmy. Dobra, Piastów mamy. Niedźwiadek. Z Niedźwiadka to chyba zrezygnujemy, ale w Nowych Włochach... tak, w Nowych Włochach, nie Włoszech. Od razu ci, którzy będą chcieli poprawiać. 1700. No można. Można w ten sposób to machnąć. I teraz tak. Stąd pykamy sobie tory tutaj. Tutaj. No i jest podłączony. Dobrze. Wiecie, no chcę trochę więcej tych stacji mieć. I teraz rzecz jest następująca. Tutaj, jeżeli chodzi o Warszawę, ja na razie to wyłączę. O, w ten sposób. To zobaczmy, jakby to miało wyglądać. To miałoby wyglądać w ten sposób, że tu byśmy chyba postawili tak, jak w realu stoi. Tu jest Śródmieście. Tak, to przy tym rondzie. Przy tym rondzie byśmy postawili sobie dworzec. A ten dworzec mogę pod ziemią, tak? Tunel. O, i to by było fajne. I proszę bardzo. O, ja cię kręcę. Ile ludzi? Ja tu widziałem, że było 8600. Gdzieś. Jest. 8600. W ten sposób. Dobra. To mamy jeden peron. Tutaj będziemy mieli drugi peron. Tak. I kolejny będziemy mieli tutaj. Na razie to chcę załatwić trzema peronami. Dobra. I teraz. Teraz to będzie dopiero atrakcja. Bo to trzeba zrobić tak. Pierwsza zasadnicza kwestia. To ja ten tunel chciałbym... Załóżmy tutaj. No może sobie tak lecieć. Znaczy mogłoby, chwila, mogłoby tak lecieć, ale, bo ja zapomniałem, tutaj jeszcze trzeba rozjazdów porobić od groma, to po kawałku będę to puszczał. To będzie tak, tutaj będzie tak. Bo ja nie wiem, co ja później z tym będę chciał zrobić, więc jak to łączyć, więc takie odcinki, jeżeli sobie porobię, to potem będę mógł ewentualnie skasować jakiś krótki odcinek, a nie tak hurtowo długi, nie? Więc wolę to zrobić w ten oto sposób. Dobra. To byśmy mieli. Teraz tak, tutaj. Kolejny tor. I to będzie tor, proszę Państwa, do którego my podepniemy sobie te nasze połączenie, które już zrobiliśmy. Dobra. Tutaj będzie w ten sposób. Tutaj w ten sposób. No wszystko praktycznie to samo, żeby no wiecie. To jakoś trochę to oddalę. Żeby mieć troszeczkę miejsca. Dobra. I na razie tyle. Tego trzeciego nie będę w tym momencie robił. Ze względu na fakt, że potrzebuję teraz wyjść z tym tunelem na zewnątrz. I tylko tym środkowym. O. Tylko tym środkowym, ponieważ ten środkowy będzie podłączany do tej nitki, która biegnie tutaj. Więc muszę też trochę miejsca zrobić. Muszę to tak mniej więcej centralnie po środku umieścić, żeby się reszta zmieściła.
No, powiedzmy. No słuchajcie, Warszawa jest podłączona. No i teraz tak. przekraczamy 693 miliony za tę całą inwestycję, którą tu zrobiliśmy. Ach, co tu się stało z tymi Skierniewicami? Aha, Skierniewice jeszcze podłączone. To jeszcze nie koniec atrakcji. No tak. Oczywiście. Wiadukcik. Czyli przekroczymy zdecydowanie 700 baniek. Będzie nieźle. Chwila, bo ja potrzebuję się wbić tutaj. No to kolego, daj mi tutaj ten wiadukt. Tak, teraz zjedźmy na poziom gruntu. Tutaj przejdzie ładnie, pięknie, o to chodzi. Dalej lecimy tędy. Tutaj puścimy tak. No i tam już dalej nie powinno być żadnych niespodziewanek, aczkolwiek wszystko się może wydarzyć. Tu na spokojnie ciśniemy. Jakoś mi to tak ciśnie, ale chyba krzywo. A nie, dobrze idzie. Dobra, spoko. A co tu się dzieje? Dlaczego to niepopodłączane wszystko jest? Co do licha ciężkiego? Nie podłączyłem tego? Jakieś takie dziwaczne to. Dobra. Czy coś jeszcze? Jakieś niespodzianki tutaj po trasie? Nie? Najwyraźniej nie. Czyli od Łodzi Górnej, proszę Państwa, aż do Warszawy inwestycja prawie 744 miliony. No cóż, no, trzeba budować. Pyk. Tak, chcemy to wybudować. Dobra. I teraz rzecz jest następująca, żeby to można było puścić jakąś linię, która by leciała, to ogarnijmy temat z nazwami stacji. No i co ty zrobiłeś? Opie, co ty robisz? Czekajcie. To będzie, proszę Państwa, tak jak w realu, to będzie Warszawa Centralna, tylko o ile uda się... Nie da się zaznaczyć, Ctrl A nie działa, nie wiedzieć czemu. To będzie Warszawa Centralna. Dalej będziemy mieli... Pyk, to jest co? To jest Piastów. No to tutaj będziemy mieli... Tutaj będziemy mieli Piastów. Dalej będziemy mieli... Aha, to też jest Piastów? Czekajcie, nie. Tutaj Warszawa Włochy będzie. Się zasugerowałem. Warszawa Włochy. Dobra. No. Dobra. Tu będzie Piastów. Dobrze. Tutaj oczywiście będzie Pruszków. Słuchajcie, pociągi, które będą lecieć, załóżmy, takie tutaj lokalne, powiedzmy tylko do Łodzi, no to mogą się w Piastowie i w Pruszkowie zatrzymywać. Natomiast jakiś ekspres, no to może ominąć Piastów czy Pruszków i polecieć sobie prosto. Tutaj mamy Pruszków. Dobrze, to mamy. Dalej, tutaj jest Brwinów. Ktoś z Brwinowa? Jeżeli chodzi o moich widzów kochanych? Jak tak, to piszcie w komentarzach. Tu mamy Milanówek. To też stacja do ominięcia przez ekspresy. No patrzcie, ale złośliwe, no. Dobra, Milanówek. Tutaj będziemy mieli Grodzisk Mazowiecki. To będzie Grodzisk Mazowiecki. Proszę bardzo. Tu będzie oczywiście Żyrardów. Dobra. A tu już jest... Aha, to jest nieopisane.
Skierniewice. No to trzeba opisać koniecznie. Żebyśmy później wiedzieli, co jest gdzie, nie? No i posprawdzamy sobie jeszcze tutaj pozostałe te stacje, Brzeziny. No to warto byłoby jednak je nazwać. Brzeziny, proszę bardzo. Co tam dalej mieliśmy? Tutaj mamy... Aha, to jest wiadukt, to nie. I tutaj mamy Łódź. Tylko nie pamiętam, czy to jest Łódź. Jaka to jest Łódź? No ale to nazwiemy Łódź po prostu. A tu? A tu Łódź Górna. Dobra, czyli to już byśmy mieli. No i teraz tak, słuchajcie. Cała trasa prowadzi do Katowic. W związku z powyższym ja proponuję, żeby zrobić taką linię... Nowa linia. Ale już mi pozmieniali ikonki łobuzy. Z Warszawy do Katowic, słuchajcie. Może lecieć. Czyli to będzie tak. Warszawa-Katowice. Warszawa-Katowice. I to będzie, powiedzmy, WAW 0001. I teraz cena za kilometr. Myślę, że tutaj można byłoby bazową cenę biletu ustanowić. To jest w dolarach, tak? No to powiedzmy, no nie wiem. 30 dolarów myślicie, że będzie dobrze? No powiedzmy, że 30 dolarów. Jeżeli coś będzie nie teges, to zawsze można zmienić. Zobaczymy. No i dodajmy przystanki do linii. I teraz tak. To z tego peronu będą ruszać. Ciach. Na razie nie robię żadnych rozjazdów, także na spokojnie. To ta stacja do ominięcia, ta stacja do ominięcia w Pruszkowie. Można by się było zatrzymać. Chociaż nie. W Pruszkowie nie. Ale w Grodzisku Mazowieckim już tak. Bo tutaj w Grodzisku się zatrzymamy. Dalej, Żyrardów. Ile tutaj jest? To jest mało osób, to nie. Skierniewice jak najbardziej. Pyk. Tu jest sporo osób. Ciśniemy dalej, słuchajcie. Brzeziny, ile tu jest osób? To jest, no tak trochę tych osób jest. W Łodzi możemy się zatrzymać, tu jest sporo ludzi. Dalej, Łódź Górna, też jest sporo ludzi, też można się zatrzymać. W Pabianicach. W Pabianicach to już chyba nie chcę. Zduńska Wola. Sporo osób jest, a Sieradz? Sieradz mniej, to w Zduńskiej można się zatrzymać. Sieradz... Chyba sobie darujemy, jak na razie. Zobaczymy, jak to się będzie tam kształtowało. Wieluń. Kłobuck. Tutaj to jest malutko osób. No, zdecydowanie. Częstochowa, jak najbardziej tak. W Częstochowie tak. I w tej Częstochowie, to jak ty... Aha, ty to masz tutaj. Dobra, to na razie go dam na ten peron. Niech sobie tam śmiga. I dalej byśmy mieli... Myszków to sobie podarujemy. Tutaj mamy Zawiercie, to zdecydowanie. Tylko, aha, musi na ten. No dobra. Zawiercie tak, w Zawierciu to będziemy musieli tam jeszcze pokombinować, słuchajcie. Dąbrowa Górnicza, czy w Dąbrowie? Dąbrowa, czy w Dąbrowie, czy w Dąbrowej? To możecie napisać w komentarzu, jak to poprawnie wymówić. Sosnowiec, pyk, to na pewno. No i proszę Państwa, Katowice. No i na razie niech się zatrzymuje tutaj. Na tym peronie. Później oczywiście możemy to modyfikować. Teraz tak, no w drugą mańkę trzeba pocisnąć. Czyli Sosnowiec. Ciach. Dalej będzie Dąbrowa.
Tak? Nie. Dąbrowa nie. Dąbrowę ominęliśmy. Pyk, 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 pyk. W Zawierciu się zatrzymywaliśmy, to na pewno. Więc teraz w drugą stronę również się musimy zatrzymać. Myszków był pominięty. Tutaj mamy Częstochowę, tu się zatrzymaliśmy, więc w drugą stronę też się zatrzymamy. Lecimy dalej, lecimy, lecimy. W Kłobucku się nie zatrzymaliśmy. A dalej zatrzymywaliśmy się... W Wieluniu też się nie zatrzymaliśmy. No to dalej, gdzie my się dalej zatrzymywaliśmy? W Zduńskiej już dopiero? No tak, bo się razu nie zatrzymywaliśmy się. Dobra. To tutaj jest Zduńska Wola. Jak najbardziej. I teraz ciśniemy... To już teraz chyba będzie Łódź. Tak, w Łodzi Górnej zatrzymywaliśmy się jak najbardziej oraz w Łodzi tej takiej główniejszej. Więc tutaj też. Dobrze. No i wracamy. Oj, długa trasa. Brzeziny były pominięte. Skierniewice jak najbardziej, tak. Dalej Żyrardu był pominięty. Grodzisk zatrzymywaliśmy się. W Brwinowie chyba nie. To lecimy dalej. W Piastów też pominięty. No i to już tyle, słuchajcie. No i mamy to. No i to mamy. Dobra, co najmniej jeden czas podróży jest ustawiony. No, okej, okay, dobrze, dobrze, na spokojnie. Timing calculator. O ty synu, co oni tu zrobili? Dobra, ja się tym później pobawię, bo coś mi tutaj, kurczę, nie tego. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, no tutaj to jeszcze nic nie mamy. Jeżeli chodzi o pociągi, to kup nowe pociągi. O, to też pozmieniali. Łocież, ty synu. Co my tutaj byśmy mieli? 480 osób, 350 osób, 400... Kurwa, 350 na godzinę, 480 osób. Coś normalnie się wyjąć nie mogę. To by było takie coś. Sepi nie bierzemy, a ten... 320 i pół tysiąca osób. Wiecie co? Ja tego wezmę. Tego wezmę. Ile on tam kosztuje? Żebym jeszcze widział. A, 34 miliony. No to na spokojnie. To nazwiemy go Pendolino? Nie, no to, dobra, nie będziemy takiej siary robić. Czekajcie. Niech to będzie Express Wawkat. O, coś takiego. Numer seryjny. Tylko niech będzie... No nie wiem. PAB 530. Bazowy kolor. A może być czarny. O! No może być. Dobra, podoba mi się. O, taki to... ile jednostek byśmy kupili? Na razie weźmy tak. Jedną. I on by wyjeżdżał, słuchajcie, o godzinie. A niech wyjeżdża o 5. Niech wyjeżdża o 5. Warszawa, Katowice. Ale śmignął. Czekajcie, ja to zwolnić muszę. Kopiuj slot i wklej tutaj wszędzie. Dobra, to byśmy mieli. To jest jeden. Teraz dalej. Kupmy następnego. To będzie jedynka. Kup. Ten niech wyjeżdża, powiedzmy, o godzinie 9. No panie, no ustaw się ładnie. No ale, o. Oczywiście to też Warszawa, Katowice. Kopiuj. I wklej. Dobra. Następny by wyjeżdżał, załóżmy, to już będzie dwójka. I ten niech wyjeżdża, powiedzmy, godzina 13? Może być. Może być 13. Warszawa, Katowice.
Następny to będzie... Ile my tam mamy tych pociągów już? 3 kupione, tak? To będzie trójka. I on może wyjechać, załóżmy, o godzinie 18, powiedzmy. Warszawa, Katowice. Ciach i pyk. No ciekawe, czy my na tym zarobimy, nie? Dobra, i ostatni, który tutaj będzie śmigał, niech wyjeżdża, tamten o 18 wyjechał, to ten niech wyjedzie, powiedzmy, o godzinie 21. Godzina 21. Warszawa, Katowice. Ciach i pyk. No i mamy to. Słuchajcie. I mamy to. Dobra, zobaczmy. Jak one tam śmigają. Patrzcie, kurczę, śmigają. Dobrze będzie, słuchajcie. Dobrze będzie. Tutaj wszędzie wjeżdżają. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pociągów w sumie jeździ. Myślę, że to świat i ludzie, proszę Państwa. Teraz trzeba tylko patrzeć, czy my na tym jako tako będziemy w stanie zarobić pieniądze. Jeżeli tak, no to w porządku, jeżeli nie, no to będziemy to modyfikować. Ja tymczasem Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie o komentarzach i subskrypcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.